Ponad 2 miliony 200 tysięcy pasażerów obsłużyło lotnisko w Katowicach-Pyżowicach. I to tylko w ciągu pierwszego półrocza tego roku. To rekord w historii lotniska. Do tej pory najwyższy wynik lotnisko osiągnęło w 2019 roku. Paweł Jędrusik tymi statystykami lotnisko nadrabia pandemiczną przerwę, podczas której ruch pasażerski był wstrzymany. Władze lotniska zakładają, że w tym roku uda się też pobić roczny rekord obsłużonych pasażerów. Plan zakłada obsługę ponad 5 milionów podróżnych. Samy tylko w samym tylko czerwcu obsłużyliśmy 658 tysięcy pasażerów. Po raz pierwszy w czerwcu przekroczyliśmy barierę 600 tysięcy. No jesteśmy w szczycie sezonu wakacyjnego. Zarówno w lipcu jak i w sierpniu spodziewamy się obsłużyć powyżej 700 tysięcy podróżnych. Jeśli chodzi o takie najpopularniejsze Kierunki, w, głównie w ruchu czarterowym, bo Pyżowickie lotnisko to największe lotnisko czarterowe w Polsce. To najchętniej latamy zdecydowanie do Antalii. Skala tego ruchu pokazuje fakt, że tygodniowo z Pyżowic startuje ponad 60 samolotów tylko na kierunkach tureckich. Oprócz Antalii podróżni wybierają też chętnie Hurgadę, Marsa Alam, Rodos i Heraklion. Z kolei w przypadku lotów regularnych są to Dortmund, londyn luton London-Stanstedt, Eindhoven i Frankfurt.